Gdy w zadaniach jest wyraźnie napisane, że pewne płatności powtarzają się cyklicznie, przez jakiś okres czasu trwają w tej samej wysokości, czy to wpłacane są pieniądze na kredyt, czy też wypłacane jest stypendium, a płatności są dokonywane na początku każdego okresu, można sprawnie ustalić wartość tej kwoty, która będzie wpłacana lub wypłacana, czyli tej renty, czy też annuitetu, na podstawie wartości końcowej zgromadzonego kapitału i pewnego mnożnika. Można powiedzieć, że zawsze można skorzystać ze wzoru klasycznego, który tutaj po lewej stronie jest zaprezentowany. Można go znaleźć oczywiście we wzorach, w podręcznikach, czy też zbiorach od wykładowców, ale też można uprościć sobie obliczenia, korzystając z tablic finansowych. W nich zawarty jest pewien mnożnik, czyli liczba w środku tablicy, która dla określonego zbioru czasu oraz obowiązującej stopy procentowej wskazuje pewną wartość, którą nazwiemy mnożnikiem, i ona przemnożona przez wartość końcową zebranego kapitału ustali nam bardzo sprawnie, jaka jest ta wysokość stałej płatności, która na początku każdego okresu byłaby wypłacana albo wpłacana przez tutaj wyznaczony w wierszu okres czasu i obowiązującą stopę procentową. Jeśli na przykład wartość końcowa nie wynosi choćby 1000 zł i znamy wartość mnożnika, czyli tak jak w tym przypadku 0,145, możemy ustalić, że ta stała płatność wynosi 145 zł przez 6 lat, 6 okresów, przy obowiązującej stopie procentowej 4%. To, co nam wyjdzie, to będzie ta stała płatność na podstawie wartości końcowej kapitału i mnożnika. Tablice finansowe można samodzielnie wygenerować w Excelu, pamiętając o tym, że wartość mnożnika to cała ta liczba, która jest przemnożona przez wartość końcową, która jest jakby wynika z płatności dokonywanych na początku każdego okresu. Pamiętać należy jednak o odpowiednim usztywnieniu wierszy i kolumny w tak przygotowanej tabeli.